Nie chce mi się. Później. Zrobię to jutro. Znasz to? Prawdopodobnie tak. Każdy chyba ma takie chwile słabości, gdy praca idzie jak po grudzie i mamy ochotę przełożyć obowiązki na później. Jeśli takie sytuacje zdarzają się sporadycznie, nie ma w tym nic niepokojącego. Problem powstaje, gdy takie przekładanie zadań na później to trwały i powtarzający się mechanizm działania. Mamy wtedy do czynienia ze zjawiskiem określanym jako prokrastynacja. Jak to pokonać? Oto prosta metoda 2 minut, która może pomóc Wam zwalczyć odkładanie zadań na później. W międzyczasie prosimy o subskrybowanie naszego kanału i zostawienie łapki w górę. Dziękujemy. Najpierw trzeba odróżnić, czym jest zwykłe lenistwo od prokrastynacji. Otóż lenistwo to robienie czegoś w minimalnym stopniu albo po prostu nierobienie niczego. Chodzenie na spacery, spotkania ze znajomymi, oglądanie filmów, przeglądanie telefonu to taka zupełna olewka. Osoba leniwa nie ma z tego względu wyrzutów sumienia, że na przykład zawala deadline'y. Prokrastynacja to natomiast intensywna praca, tyle że wykonywana na ostatnią chwilę. To odkładanie rzeczy do zrobienia na później. Prokrastynacji towarzyszy silny stres i uczucie wyrzutów sumienia, które z kolei obniżają zdolność koncentracji. Powodów, dlaczego odkładamy wszystko na później, jest wiele. Często są to zaburzenia osobowości, zaburzenia depresyjne, lękowe, takie jak lęk przed porażką, lęk przed krytyką, lęk przed sukcesem, lęk przed bezradnością, lęk przed izolacją. Silną przyczyną prokrastynacji jest również perfekcjonizm. Problemy ze skupieniem, wychowanie, życie w stresie, poczucie niskiej wartości czy depresja. Odkładanie wszystkiego na później najczęściej wynika z połączenia kilku różnych czynników. I wtedy Twoje życie wygląda tak, że na siłownię pójdziesz później, później zajmiesz się swoją karierą, później znajdziesz partnera, kiedy indziej zajmiesz się swoją pasją. Cokolwiek zrobisz, to jutro. Potem, później, na pewno nie teraz. Czy to brzmi znajomo? Możemy szukać w nas samych źródeł, dlaczego tak się zachowujemy i odkładamy wszystko na później. Ale w zasadzie 2 minut chodzi o przeciwdziałanie na symptomy prokrastynacji. Jak zacząć zwalczać odwlekanie i odkładanie wszystkiego w nieskończoność? Mikronawyki równa się makrodziałanie. Nawet możesz sobie nie zdawać sprawy, jak małe, wręcz makrodziałania napędzają całą machinę do działania. Na końcu dnia możesz zdziwić się, jak wiele zrobiłeś. To jest jak z chodzeniem na siłownię. Im więcej chodzisz, tym więcej masz siły i tym samym więcej masz energii. To jest jak z pościeleniem rano łóżka, które może być pierwszym mikrozadaniem. A jeśli tego dokonałeś, możesz zrobić też inne małe rzeczy, które złożą się na rzeczy wielkie. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride and it will encourage you to do another task. And another. Więc teraz musisz zobaczyć w Twoim życiu mały mikrokroczek, który możesz zrobić dziś, a który przybliży Cię do celu. I tu przydaje się zasada 2 minut. To proste. Jeśli zrobienie czegoś zajmie Ci mniej niż 2 minuty, po prostu robisz to teraz. Jeśli coś zajmie Ci więcej niż 2 minuty, zaplanuj to w swoim kalendarzu. Zasadę tę opisał David Allen, amerykański specjalista od spraw produktywności, w swojej książce Sztuka efektywności – skuteczna realizacja zadań. Okej, jak to wprowadzić w życie? Pościelenie łóżka mniej niż 2 minuty, czyli robisz to od razu. Wyrzucenie śmieci mniej niż 2 minuty, więc robisz to bez zastanowienia. Odpisanie na maila? Okej, możesz się streścić. Szybkie 2 zdania, mniej niż 2 minuty. Robisz te zadania od razu.
Nagle okazuje się, że zrobiłeś sporo małych rzeczy i to napędza cię do zrobienia większych. Hej, tyle dziś ogarnąłem, no to ogarniam dalej. Również twoja lista rzeczy do zrobienia w kalendarzu jest mniejsza, mniej straszna, bo wszystkie małe rzeczy już zrobiłeś. Oczyszcza ci się umysł, zmniejszają się lęki, bo lista zadań do zrobienia jest dwa razy krótsza. 2 minuty to przecież tak mało czasu, a tak wiele możesz zrobić. To dodaje ci odwagi i energii do zrobienia kolejnych rzeczy. Małych, dużych, średnich, czegokolwiek. Ta prosta zasada łamie twój stereotyp odkładania wszystkiego na później, bo skoro nie odkładasz tych małych rzeczy, to te duże też będą zrobione. Burzysz swój schemat działania i wyznaczasz sobie nową ścieżkę. Jeśli o mnie chodzi, przyznaję, że kiedyś miałem problem, żeby od razu odpisywać na SMS-y. Odkładałem to wszystko na później. Później też mi się nie chciało odpisywać, a im więcej ich przychodziło, tym bardziej się nawarstwiały. Zacząłem stosować zasadę 2 minut i to działa. Działa świetnie. Dlaczego? Okazuje się, że po tym jak zrobimy coś, czego nawet nie lubimy, czujemy ulgę i radość. Tworzymy w naszym umyśle nowy schemat działania, zamiast tworzyć schematy braku działania. I ups, twoje życie się zmienia, jesteś produktywnym ninją. Jeszcze tylko kilka wskazówek, zanim wysprzątasz całe mieszkanie, unikając pracy nad ważnymi rzeczami na twojej liście do zrobienia. Kiedy zabierzesz się już jutro za ważne i ciężkie zadanie z twojej listy, pomyśl, co w tym zadaniu jest makro, a co w tym makro jest mikro. I zrób najpierw te mikro zadania, te malutkie kroczki. Jeśli na przykład chcesz więcej czytać, ale wiesz, że zajmie ci to dużo czasu, więc pomyśl sobie, że będziesz czytał tylko przez 2 minuty, na przykład jedną stronę. Po tygodniu zobaczysz, że będziesz czytać trochę więcej. Zasadą 2 minut możesz wprowadzić swoje nowe nawyki i rozwijać je każdego dnia. Z 2 minut czytania książki zrobi się 10, 15, 20. Zanim się obejrzysz, książka będzie przeczytana. Podsumowując, jeśli czynność zajmuje tobie mniej niż 2 minuty, zrób ją teraz. Subskrybuj nasz kanał i do następnego.